Dzień dobry. Rozpoczynamy eksplorację opuszczonego domu gdzieś na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No niestety jest tutaj trochę bałaganu, na tym podziała więcej niż trochę, aczkolwiek dom ma bardzo wiele pomieszczeń. Uwaga, bardzo muszę ostrożnie chodzić, aby do tych pomieszczeń się dostać. I oto uwaga, jestem w pierwszym pokoju. No, przyznam, że nie spodziewałam się czegoś takiego tak naprawdę. Tym bardziej, że to wypatrzyłam jadąc z kolegą. To drogo żeśmy wypatrzyli i tak żeśmy się z głupia zatrzymali. No i oto są efekty tego zatrzymania. Jakby kogoś interesowało, to jeszcze są tutaj stare kasety VHS, mnóstwo płyt, które już większość nie ma za bardzo gdzie odtworzyć z ludzi, bo nie wszyscy mają już odtwarzacze. Więc tutaj z muzyką, co tutaj było słuchane w ogóle, tu był Business English nawet, widzę, ktoś się uczył angielskiego. No i jak to na półkach bywa, trochę szkła, nie no, naprawdę jest mnóstwo rzeczy porozrzucanych, także miejscówka bardzo bogata i przepiękne figurki, bardzo ciekawe i bardzo oryginalne, aż muszę je sobie zbliżyć. No fantastyczne, już dawno nie widziałam takich figurek i takich kubeczek, jak widać. No i znowu kasety VHS i znowu troszkę różnych śmieci. Niestety mnóstwo gazet. Ktoś tutaj bardzo lubił czytać. Gazety dotyczące komputerów. No w szafie mamy trochę ubrań. Jeszcze wiszą jakieś krawaty, więc pewnie mieszkał tu jakiś mężczyzna. Tak mogę domniemać. Oj. A tutaj prawdopodobnie pan domu miał swój warsztat, w którym wykonywał różne może naprawy, może jakieś usługi świadczy. Trudno powiedzieć, bo nie wiemy tego. Także no niestety jest dużo bałaganu jak to na urbexie. Ale też jest parę fajnych rzeczy, które można zauważyć. Pozwolę sobie pokazać maszynę do szycia. W życiu nie widziałam takiej maszyny. No tutaj właściciel tego domu miał chyba swoje narzędzia w tej szafeczce. No całkiem taka zgrabna ta szafeczka. Tak, a w garażu jeszcze jeden samochód, oprócz tego co na podwórku. No chyba się tutaj ktoś wybierał na Wszystkich Świętych, ale nie za bardzo zdążył, takie mam wrażenie. Tak, jakby się ktoś pytał, to tutaj jest gazeta 2005 rok, Rzeczpospolita. Okej, okay, my tutaj z kolegą mamy, że tak powiem, trochę się nasze ścieżki krzyżują, pomimo sporej wielkości tego domu, natomiast teraz jestem w kuchni, także muszę powiedzieć, że ta kuchnia, no wow, dla mnie jest wow. Jeżeli chodzi o wyposażenie, zostało tutaj no, bardzo dużo, garnki, piec jeszcze węglowy, ale jest jakaś kuchenka i gazowa, dużo słoików, jest tutaj nawet coś takiego, to chyba jest ekspres do kawy, nie mam to, nie orientuję się. Dużo takich współczesnych rzeczy, więc wydaje się, że ten dom w sumie nie był tak dawno opuszczony, tym bardziej, że tam gazeta była 2005. Ja to nagrywałam w poprzednim ujęciu. No w każdym razie dla mnie miejscówka mega. Tu jeszcze mamy taki mebelek w kuchni. Cokolwiek stało się z właścicielem tego domu, nie wiemy. Natomiast jak spojrzycie, to proszę bardzo, mamy jeszcze tu i lodówkę, i
szklaneczki i kieliszki. I taka, powiedzmy, półnowoczesna lampa. No i dalej, jak spojrzeć na te miejsca, to no na pewno pan sobie lubił winko pić, bo miał nawet do pędzenia wina, gąsiorek. Dużo kaset VHS-u, tutaj też widzę, że leżą kasety VHS-u. Tam na pewno widać z daleka, prawda? I miotki pan lubił. Tak zakładam, że to pan był, ponieważ tutaj jest dużo męskich ubrań i takich rzeczy wskazujących na to, że dom zamieszkiwał mężczyzna. Jak się przebije przez ten bałagan, to trafię na pięterko tego domu. I tak, przegryzłam się przez górę, czyli trafiłam na pięterko. A teraz popatrzcie, jaki telewizor tutaj jest. Czyż nie piękny? No i oprócz telewizora mamy tutaj, jak wszędzie, w każdym pomieszczeniu śmieci. Bałagan straszny zrobiony. Nie mam pojęcia, kto tutaj taki bałagan zrobił i nigdy nie zrozumiem intencji tych ludzi, którzy coś takiego robią, ale... O, tutaj pan miał nazbierane trochę orzechów włoskich. Nie wiem, czy to widać. Już tutaj przybliżę. Lekko. Tak jest. No i wchodząc, oczywiście widzimy stary telewizor i znowu kasety VHS. I pora na kolejne pomieszczenie. Tutaj widzę jakiś akcent kobiecy. Czyli może pan sam nie mieszkał w tym domu. Dużo szaf. Czy są ubrania? Sprawdzimy. No, te ubrania były, ale zostały wyrzucone z tych szaf. Jakiś szal kobiecy. W takim kolorze różowym. Dokładnie jest to różowy kolor. No i pozwalam sobie pokazać, że pan tutaj miał dużo takich elektronicznych rzeczy, telewizorów. Tutaj bardzo dużo i gramofon też był taki już rozleciany. Dobra, jestem w kolejnym pomieszczeniu, kolejny pokój, bardzo dużo tu pokoi, na tym piętrze też niemało. No i proszę bardzo, telewizor Thomson. Najważniejsze, że pan lubił takie telewizorki chyba. Dużo mieć telewizorków, takie mam wrażenie, ponieważ tutaj jest tych telewizorów bardzo dużo. W całym domu, praktycznie co pomieszczenie to telewizor. Jak spojrzymy, znowu męskie ubrania. No więc zakładam, że tutaj mieszkał mężczyzna. I kolejne pomieszczenie wygląda na to, że to już była chyba jakaś garderoba, ewidentnie. Jak się temu dokładnie przyjrzymy, miał tam pan takie do wieszania ubrań. No więc prawdopodobnie to była garderoba. Teraz jest niestety bałagan. No i godło polskie. Czyli pan był Polakiem. No szkoda, że tak sprofanowane to godło. No i teoria moja o telewizorach. Znowu w monitorach. Ale nie, to jest telewizor jednak. Znowu na korytarzu telewizor. Tylko taki mniejszy, taki średni. W kolejnym pomieszczeniu kolejny bałagan. Jak w każdym pomieszczeniu. Ktokolwiek tutaj zrobił ten bałagan, to nie ogarniam, dlaczego postanowił taki bałagan zrobić i zostawić. No w każdym razie samo pomieszczenie i wyposażenie, gdyby było tu posprzątane, jest całkiem zgrabne. I obraz. No i tak przy wyjściu już, to jeszcze zerknięcie do spiżarki pod schodami. Dużo zapasów zostało.